Dobre pytanie. Czy Jan Chrzciciel zdenerwował się, że Jezus nie odpowiedział mu konkretnie: tak, nie, czy jest Mesjaszem? Nie, nie doszło tutaj do negatywnych emocji, bo Jezus, zamiast ograniczyć się do jednego słowa, potwierdził to mnóstwem faktów i czynów. Zastanawiam się, jak ja mam potwierdzać moje chrześcijaństwo. Czy wystarczą tylko okrągłe słówka, jakieś hasełka, dobrze brzmiąca reklama, czy raczej coś więcej? Wydaje mi się, że jednak więcej, bo to, co jest najistotniejsze w moim życiu, musi być realizowane całą moją osobą. Więc teraz pytam, tak przed Wami, samego siebie, co ja mam zrobić, aby każdy mijający mnie człowiek wiedział, że jestem chrześcijaninem? Mam sutannę, no ale tu chodzi o coś bardziej wewnętrznego, coś głębszego. Czy macie jakieś pomysły, jakieś podpowiedzi? Co Wy robicie, aby na Waszych twarzach było wypisane chrześcijaństwo?